Hola, compañeros, mną Bramatao i zapraszam do kolejnego czwartego odcinka z naszej mapki od Pana Pyrka na modzie Dzieje Nevendera Zwiastun Mroku. Kontynuujemy Wrota Hvaltar. Dobrze zapamiętałem? Tak, Wrota Hvaltar. I jeżeli oglądacie to w dniu publikacji, no to mamy dzisiaj 30 grudnia, czyli już jutro mamy Sylwestra. Życzę Wam udanego Sylwestra i już teraz, w razie czego, szczęśliwego nowego roku. A chociaż w następnym odcinku raczej nie zapomnę, bo będę go pewnie nagrywał zaraz po tym odcinku od razu na jednym posiedzeniu. Zobaczymy. W każdym razie, co my tu mamy? My mamy na bohaterce poziom trzeci ciągle, ale niedługo poziom czwarty. Pewnie będziemy mogli sobie tam wziąć jakąś przydatną ofensywną może umiejętność do obrażeń, chociaż jakaś defensywa by się też przydała. Zobaczymy. Jest Crackers, którego chętnie pobijemy w taki sposób. No Crackers bije teraz chyba 150 obrażeń, ale się one dzielą. Chociaż jesteś trochę zbyt ranny. A, i mamy właśnie nową leczącą. Mamy taką leczącą, która już zachęca do atakowania właśnie jakichś takich smokełów, może nawet takich smokełów. Wystarczy tylko przeżyć jeden cios i już reszta będzie z górki. Wyleczę, no już za to złoto nawet. Niech będzie. Potrzebuję w sumie złota. Ale dobra, wchodzimy w Crackersa. I zobaczmy, czy on byłby w stanie mi zabić tam coś. No możliwe, żeby zabił, mimo 10-punktowego pancerza. Bronić się tu nie muszę nimi. Przez to, że się te obrażenia podzielą, ja to będę w stanie i tak wyleczyć elegancko. Dobra. Jakby stali osobno, no to wtedy by ten kraken trafiał tylko jeden cel, zadając pełne obrażenia. A że byli obok siebie, no to wtedy się te obrażenia właśnie podzieliły. Tak działa Crackers na naszym modziku. A tutaj coś miałeś kraść chyba. Dobra, póki co ci idzie świetnie. Dobra, idziemy w worki z Majorki. Work z Majork. Na razie jest łatwo. Na początku tego odcinka takie walki proste. Ile tu już bijesz? 50. O, jak ładnie. Dobra. No i na razie tyle tutaj. Tutaj ciebie by się chciało do kopać, tylko nie no, wstrzymam się jeszcze. A, i ty tutaj tam masz szansę dojść, bo się okazuje, że wrogowie tutaj cię nie dobili ani zaklęciami, ani niczym. Ty, jak dobrze pójdzie, to może nawet do tamtej kopalni się. No się szkolenie to, że to widzę, że tam nie dojdzie przez tę wodę, aż dwa kroki po wodzie musisz zrobić. To trochę taka bieda, ale no może na prędkościach jakich się to jutro zrobi. Zobaczymy. No, jak nie jutro, to może w kanyturze, o ile jeszcze będzie żył do takiego momentu. Tutaj widzę zaklęcia na górskie klauny, znaczy się klany. Czy nie mogę jakiegoś sojuszu z tymi klanami? Artefakty, insygnia, relikwie. No, jakieś artefakty mamy, ale słabiutkie, takie 5-procentowe. Więc się chyba nie opyla. Żadnego hełmu nie znaleźliśmy, żadnych butów nie. Naturalny pancerz trochę korci, ale nie wiem w sumie teraz, czy od kiedy dostaliśmy tę kolejną leczącą, czy w tym momencie strzelcy będą chcieli fokusować się nadal na leczącej, czy już wrócą do bicia bohaterki. Nie jestem pewny, więc w razie czego pójdziemy w armor. I tak będę go potrzebował, żeby być w stanie przeżyć ciosy smoków. Po zdobyciu obu głównych siedzib legionów i pozbycie się źródła rozprzestrzeniania demonów
Da się chwila, co? Po zdobyciu obu głównych siedzib legionów. I po zbyciu się źródła rozprzestrzeniania demonów, da się zauważyć, że ich zapał wyraźnie osłabł. I bardzo dobrze. Dzięki temu możemy z większym spokojem eksplorować tę krainę dalej. Z chęcią utarłbym nosa klanom. Co prawda, te miasta to ich niedawne siedziby, ale dobrze byłoby im czasem przypomnieć, pod czyim władaniem są teraz. Demony, demony, rozwścieczyliśmy Betrezena, zdobywając tę fortecę. Musimy się bronić. Skąd przybywają ich armie? Wszyscy nadchodzą z południa. Na pewno będą chcieli się zemścić za ten niedawny atak. Ech, a więc wizytę u klanów trzeba będzie przełożyć na inną okazję. Wartownicy, przygotujcie im chłodne powitanie. Co my tu mamy? Ekspy. Nie, brat, nie jest nic strasznego, na szczęście. Ale będą pewnie chcieli odbić to i to, jak rozumiem. Czyli ja się główną bohaterką chciałbym wrócić. Tylko jeszcze ty spróbujesz tu pokraść, zanim się będę wracał. Celność jakaś. Ochrony. Może przed śmiercią, to jest dosyć unikalne. Dobra, jak on się tam popsuje, to się popsuje, nie ma problemu. Wejdźmy sobie może w tego smoka. Tędy nie przelecisz. Przelecisz, tylko ten ci blokuje, tak? Ale Balu ma niebieski mieczyk. No trzeba ich tutaj już wyczyścić, bo już zaczynają irytować te demony tutaj w tym miejscu, ale dalej mają takie irytujące jednostki, które mogą mi coś zabić. No Balu przecież jeżeli strzeli w bohaterkę, no to chociaż ma teraz 85 HP i 25 pancerza, więc teoretycznie no może nie będzie tak źle. Tylko przednia linia też jest groźna. Tak naprawdę. Damy ciebie na środek, bo bot z tego co kojarzę, i tak będzie wolał bić tego u góry. Berserker ma mniej inicjatywy od nich, więc to nie będzie takiej sytuacji, że Berserker uderzy tego środkowego i wtedy cała trójka go uderzy, nie? W razie czego tego bardziej wyekspionego dam na środek, jeżeli miałoby się coś dziwnego zadziać, ale nie sądzę. O co chodzi? O, laser. Podejść trochę. No, na prędkości mógłbym, ale no nie opłaca mi się tego na prędkości robić. Liczę na to, że stojąc tutaj mnie nie załatwi zaklęciem, że jestem za daleko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurczę, to było siedem. Zaryzykuję. Zostanę tu. I tak już się nawet nie wrócę. W złodzieja można by wejść, ale to nie, jeszcze mnie ten złodziej załatwi. No, może mnie nie dziabnie tym zaklęciem. Może jestem akurat na styk dobrze ustawiony, nie wiem. Dobra, to ja jego szpiega odkryłem, nie on mojego. A, miałem sprawdzić, czy mogę z tymi górskimi klanami coś zrobić. No, dobra, demony lecą, biegną, idą. No, trzeba tą moją bohaterką się tam wrócić. A ja sobie poleciałem w prawo jakoś. Bo sobie wymyśliłem, że to zaatakuje. Dobra, spróbujmy. A, ta mana już jest moja w ogóle. Dalej w leczącą biją. Dobra, klep tutaj. Okej, jest tak jak przewidziałem tutaj. Bij tę dwójkę. Bij. Lecz. I liczymy na to, że teraz, że mój bandyta będzie przed wrogim bohaterem.
Nie, no lipa. I zginął znowu. No tego to się w ogóle nie spodziewałem, że on będzie chciał sobie dobić tego z przodu, no. Strasznie niefortunne, że on dwa razy był przed tym. To było do dupy. Mogłem się nim w sumie bronić, ale wtedy przednia linia by miała dalej problemy tak naprawdę. I straszna lipa, że akurat ten z mniejszymi ekspami zginął. A specjalnie dałem tego z większymi na środek, żeby licząc na to, że jeżeli któryś ma zginąć, no to ten po środku, ale... kompletnie źle to rozegrałem. To by trzeba w ogóle rozwinąć na maksymalny level, żebyś ty miał pancerza tutaj maksymalnego w razie czego. A ty już tu nie jesteś w sumie potrzebny szczególnie. Bo ta mana moja jest. Tamtej przejąć nie mogłem, bo tam nie ma za bardzo jak. Mógłbyś próbować do tej się niby jakoś doczłapać, albo tę odzyskać. No w sumie to człap. Człapaj sobie. Na spokojnie, jak zginiesz, to zginiesz. Ty tutaj dalej kradnij. Ochronę przed ogniem nie potrzebuję, ale przed ziemią może. Albo może jakąś poteczkę, seteczkę. Dobrze ci idzie, kolego. Elorio. No ono we mnie wleci, nie? Reszta chyba jeszcze nie dojdzie. On na pewno dojdzie i może być interesująca bitka. On zdobędzie poziom, ten może zginąć, chyba że będę się nim ciągle bronił i reszta może jakoś to wyklika, ale... W sumie to mogę mu tam przypierdzielić zaklęciem, tylko czym gra bot? Wodzem wojowników jest, czyli się wyleczy dosyć solidnie. Gdzie? Ej, mam w ogóle różdżkę tego podróży. Halo, halo, momento. Prędkość mi da 7 punktów ruchu. Da mi 7 punktów ruchu, nie? Dajemy prędkość. 8 nawet, dobra. Porobimy tego smoka. Tylko podleczę ciebie trochę, żebyś przeżył ten jeden cios. Na poziomie 5 dostaje 10% do HP. No i dobra. Ty możesz dać w sumie defa na ten jeden atak. Dobra. No i tu już będzie easy sprawa. Tylko kurczę, potrzebuję budynku. Spróbuję znowu złoto zarobić, sprzedając coś botom. Może coś tam się uda. Mam bardzo mało złota teraz. Albo miasto rozbudowałem za 750. No to trudno. To jak on będzie miał plusika, to też nie jest jakaś tam tragedia, bo ten przynajmniej go dogoni. Aczkolwiek... Nie, dobra. Liczę na to, że on... Że to da radę się wybronić przed tym. Obłąkanie ile bili? 40? To każdy będzie bił po 20, jak się będę bronił. Jego ciosy nie powinny być jakoś straszne, bo mają pancerz. I oczywiście zakładam, że jeszcze coś innego tam nie dojdzie, ale nie powinno, bo mają trochę wody tutaj do pokonania. Ten nie doleci. Powinno być dobrze. Jestem gotów. Tu jestem. Pospiesz się. Dobra, zobaczmy.
no i ciągle zapominam sprawdzić z górskimi pajacami, czy coś mogę zrobić. Ach, nie. Co? No dobra, no to. To ciekawe. Może chcą zrobić zmasowany atak w jednej turze, wszystkimi czterema jakoś. No to byłoby niefortunne. Jakby to zrobić teraz, żebyśmy to jakoś zrobili sensownie. Bo chciałoby się jemu dać na chwilę tego pana. Ja albo będę we czwórkę to robił, żeby ten tam nadgonił bardziej i inni, żeby dostali jeszcze więcej expa, ale ten jeszcze się zbliża. Ja też potrzebuję. Krasnal. Czemu to nie rośnie? Przecież ja cały czas walę się tylko z nim. O co ci chodzi, Krasnal? Prędkość sprzedawałem, nie? Uzdrawiania jeszcze nie sprzedawałem. Och, daj spokój. 700. 650. 600. 550. No, come on. O! Dobra, coś poszło. Teraz tobie. No come on, chociaż za 200. Dobra, 150. Okej. Niech będzie. Trochę się zbliżyliśmy, ale to nadal nie jest to. Tu jest, kurczę, lipa, totalna bieda. No z tym będzie problem, będzie miał ten plusik. Ten też zresztą dostanie zaraz plusika. Bym tutaj najchętniej powymieniał trochę teraz jednostek. Wziąłbym sobie przewodnika, wziąłbym sobie kolejnego zwiadowcę. Coś tam bym podekspił innego, ale problem w tym, że tu są groźne jednostki. Karwasz, twarz, barabasz. Chyba, że tobą po prostu tutaj coś skasować w terenie. Ale ty nie będziesz miał łatwo. Jak jest podległy demonom w ogóle. To ty tutaj nie dasz rady. To byś mógł co najwyżej dać radę. Musimy się spieszyć. Dobra, zróbmy tak. Dajmy tu błędny ognik. I w razie czego jeszcze damy jakieś ciernie. Dobra, on powinien być na hita. Jakim chujem jesteś? Oszukał mnie, no. A z nimi co? No nie, no patrzcie. 60 inicjatywy, 65, oszukał. Oni mają dokładnie tyle samo, co mój bohater i cała trójka musiała być akurat przed tym. Przed bohaterem. Masakra. Ten strzelec miał tu awansować. On miał strzelić tutaj. Nie, oni nie mieli być przed bohaterem. To wszystko poszło nie po mojej myśli. Wszystko jest źle. Aha, w ogóle nie dałem rady. Nie, no to jest... To jest niepojęte. Jakiegoś quicksave'a zrobiłem? Nie zrobiłem nawet quicksave'a. To jest nie do przyjęcia. To, co się tam zadziało. Ja specjalnie wydaję manę, żeby wyjść do niego, zaatakować, dobić to tałataństwo. Mam strzelca szybszego, żeby akurat dobić wrogiego. Mam 45 HP na nim, wróg bije 40. Oczywiście mu musiał podciągnąć, nawet gdyby nie podciągnął, to pewnie by mu weszły dodatkowe obrażenia, by zabił tak czy siak. Ale chamstwo. Ale no to jest chyba magia grania po prostu na bardzo trudnym, nie? Na łatwym jak się gra, no to nasze jednostki bardziej podciągają jednostki, wróg częściej nie trafia i tak dalej, i tak dalej.
są takie różne pierdoły. Dobra, to olać to, nie będę tego powtarzał. Muszę główną bohaterką tutaj po prostu zrobić porządek i pogodzić się chyba z plusikami. Po prostu. Ach, uciekasz. No i jest plusik. No co? O co chodzi? A dawaj na prędkości tam. Nie zmarnujesz się. Postawisz tę rózgę. No, tylko że ten rest tędy się przejść nie da. Ale to nic, trudno. Ło, rycerzy piekieł ma. Ty tutaj dalej kradnij. Weź leczenie. Jeszcze jedno. Dobrze, sobie radzi. Tutaj już powykradał 9 przedmiotów w sumie. Gdzie? No tam u góry. W tamtym sklepie. Okej, tego się spodziewałem oczywiście. Spróbujmy tego. Def. Dobra, no ma teraz wzmocnionego heala. W ogóle znowu on był po raz drugi przed tym moim strzelcem. Teraz ja byłem pierwszy. Kolejny plusik. Mój czas dobiegł końca. O cię pies trącał, co? Wow. Elomenil. Gdzie? Dobra, podeszmy się uzdrawianiem po prostu. A ile, za ile było to trzeciopoziomowe? No w sumie to się nawet bardziej opłaca. Wolę 225 wydać za 50 niż 200 za 30 lub 400 za 60. Bo many życia mamy akurat dużo. Dobra. Wracamy do próby sprzedaży rzeczy, bo widzę, że... wczytałem, nie? I... kurczę, nie mów, że teraz będzie za mniej chciał.
O, coś musiał kupić. O nie. O, najgorzej. Nie, to się już nie opyla. Może tobie coś drożej. Ostatnio mu za 150 tylko sprzedałem. Dobra, może być. Gdzie? Pozbądź się tego. Już tu bez kombinowania. Dobra. No i trzeba złoto zbierać. Spróbujmy dać ci maga zamiast strzelca. Tego tu. Tu już będzie problem z tym akurat. Ale mogę przynajmniej tego strzelca trochę podlewelować. Znaczy maga. Strzelca może też by dało radę, tylko na czym? Coś prostego. O! Gdzie? Elomenil. Gdzie? Jestem gotów. W sumie to ty byś mógł tam iść. Dobra, to odzyskaj to. W zasadzie to... Niech będzie tak. Dobra, niech on sobie tam expi, to 11. Brakło. Gdzie? Ty, koleżanko... Nie wiem gdzie. A, wiem. Do sklepu, przecież mamy trochę syfu do sprzedaży, zapominam ciągle o tym. Ale jakimi on zaklęciami mnie tam potraktował w ogóle, ham. I prostak. O, dwie różdżkowiczki tam widzę. Działają. Nie podoba mi się to. No i z jakiej racji we dwóch są szybsi od mojego bohatera? No niemożliwe. Wczytujemy. Bawimy się w festiwal wczytywania. Na dłużej mapka starczy też. Dzięki temu. Zresztą takie motywy, gdzie można wczytać i coś odratować w momencie, gdy się wydaje, że już jest sytuacja beznadziejna, to też jest na swój sposób spoko. To ty mnie tam zaatakowałeś. To wiesz co? Nie. Nie zaatakujesz. A, tobą się nie ruszyłem. Patrzcie, widzicie? Jakiś tutaj błąd na prawie. Wskrzeszenia w sumie trzeba też odzyskać, bo trochę tu zużyłem. I co teraz zrobisz, frajerze, pompko? Widzisz, nie dolecisz. O co chodzi? Dobra, ty się tam kitraj. A ja tutaj zarobię sobie pieniążki. Trochę many. To nie, to ważne. To mogę dać bohaterowi drugiemu. To w sumie też może dostać. Tylko, że on tam już ma artefakt, który mu daje 5% obrażeń. Wolałbym, żeby miał 5% pancerza, więc tamten by się sprzedał jakby co. I z tego by korzystał. Jakby tamten bohater faktycznie przemieniał tam w chochliki w trakcie bitwy, no to mogłoby się przydać tamtemu pobocznemu. Akurat. Nie, no ja tego nie będę przecież używał. Potrzebuję hajsu. Zbudujmy może najpierw do tego. Do zbójcy. Niech on już będzie. No i co? No trzeba się was pozbyć. Na to wychodzi.
Ach, nie dolecę. Tu ustań. Jak będzie chciał, to doleci tutaj. Zaatakuje mi to miasto. Nie mogę tutaj ustać, bo wtedy przeleci tędy. Jakbym tutaj po prostu ustał. No, to może być najlepsze miejsce. Będzie miał najdalej. Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tutaj by miał. No jeżeli ma drugi level, przynajmniej, no to dojdzie i tak. Nie pamiętam, który on tam miał. Chyba miał z trzeci, ale... No pytanie, czy będzie chciał tak lecieć. No na razie zostawimy tak. Może być jeszcze sytuacja, że mnie w ogóle obrzuci zaklęciami i mi główną bohaterkę sprzątnie. O. No najwyższy czas. Gdzie? O co chodzi? Dobra, zobaczmy, co on zrobi. Ja tak się przytulam do swojego własnego miasta, defensywnie. Proszę mnie nie atakować. Okej, okay. Poleciał sobie na bok. Jeszcze jakiś demonolog tam lata. Szpiega odkrył. I tu mamy złodzieja. No i nadal potrzebuję 600 sztuk złota. No właśnie, tutaj miałem z tymi artefaktami zrobić jeszcze. Że tak, że masz tutaj obrażenia. Ja bym wolał, żebyś miał obronę, pancerzyk znaczy się, i żebyś przemieniał. A to bym sprzedał wtedy. Spróbujmy tym krasnalom coś tu opchnąć jednak. Może się uda. Jakby tak za 600 kupili, to by akurat było. 550 chociaż. No come on. Kupiliście to wcześniej za taką ładną kwotę. A teraz... Jakaś taka bieda. A, mogę w sumie wam spróbować opchnąć jeszcze tutaj... A, nie opracowywałem ostatecznie tych cierni. To opracujmy. Może akurat kupią. O, dobra, za 300. No to się zbliżamy do kolejnego budynku. 1500 zł, 250 runiczne. No, runiczną mamy. No, te górskie centaury by się przydały. Dobra, klepiemy to, co tu jest. Ciebie bijemy. Dogonił z ekspami. Dobra, mamy kolegę lepszego. A z tobą bym się może jeszcze wstrzymał. Tutaj jak ustanę, to już tu nie przelecisz. Chyba, że jakoś naokoło będziesz... Ale nie, naokoło też nie. Już nie zrobisz mi tutaj nic. Możliwe, że on będzie chciał iść do sklepu po coś. Albo obrzuci mnie zaklęciami i zabije. Ale to nic. Spokojnie. Poczekamy do kolejnej tury, zobaczymy. Może uda mi się w kolejnej turze akurat wybudować już do tych górskich.
No, coś tam kupił. A, spróbujmy ciernie może klanom sprzedać. Może akurat się uda. Bo nie próbowałem. No, za setkę, okej. Starczyło. Dobra, mamy górskie stepy. Może być. Tylko teraz tak, przydałoby się na jakimś złodzieju dobić. Później na dwóch pośpiechach się tam wrócimy. No, wolałbym już mieć tę silniejszą wersję jednostki z przodu, zanim będę się z tym bił. Bo to... No bo on ma tam przednią linię dosyć mocną. Jakby nie patrzeć. A many życia mamy sporo, tak czy siak, więc... Możliwe, że będzie uciekał. No, pierwszy poziom ma tutaj tylko. Nie ucieka. Tutaj wybrał atak zamiast tam. Ciekawie. Oj, rycerz piekieł, to na modzie, nie ma to tamto. Dobijmy w razie czego ciebie i zranimy ciebie. Ty defuj. Okej, podzieliły się obrażenia. Zabawne, jak mu maksymalne HP rośnie. Oczywiście jego umiejętność miała działać inaczej. On miał się regenerować co turę w trakcie walki. Im mniej ma zdrowia, tym bardziej się ma jakby regenerować. No takie umiejętności. Dobra, teraz potrzebujemy 3000 na tę dwójkę, czyli 6000 w sumie jeszcze musimy zebrać. Zbój Kronosa kupił, dobrze. Trzeba będzie Rózgowicza znowu jakiegoś zrobić i zacząć odzyskiwać kopalnie. Wyczyszczę te wszystkie latające tałataństwa w pobliżu. Żeby to trochę przejrzyściej tu było. Tamto miasto też przydałoby się zająć. Tamtego... O, z głębi czart jakiś idzie. No, czy te górskie klany będą chciały mi tu pomóc może dla odmiany? No nie, no to nic się nie dzieje. Dlaczego? Lecę w ciemno. W sumie powinien zwaitować. No ale dobra, i tak go złapię. A, to są te rzeczy, które ja pokradłem, on je tam podniósł. Okej, okay, spoko. Na Rózgowicza zbieramy. No tę Rózgowiczkę to zaraz, mam nadzieję, wyjaśnię pobocznym bohaterem.
Chociaż, kurczę, złodzieja by się przydało znowu w razie czego, bo jak się okaże, ta rózgowiczka to jest ta z antypaladynem, to może być problem. Także dajmy znowu złodzieja. O, z demonologiem. Dobra, dajmy pojedynek. Ale po co uciekasz? Z demonologiem. Tylko, że ten demonolog może mi wyjaśnić znowu strzelca. I co teraz? Chyba, że go w chochlika zmieni, ale może moc natury nie wejść. A przywalmy błędnym ognikiem, to jest tanie w sumie. Mega mocne. Dobra. Dobra, wal tutaj. Dobra. Kolega dostaje marszrutowanie. On sam z siebie w sumie ma ruchu sporo. No to będzie na czym miało zaprocentować przy okazji to marszrutowanie. Pozbądźmy się ciebie. Nie potrzebuję ciebie tutaj. Jakaś umiejętność mi się odpaliła. Poniżej 30% punktów życia dostaje pancerz plus 10. A ma plus 20. Nie wiem, czy błąd w opisie, czy błąd w tym, co to ma dawać. Dobra, odmrożenia. Dobra, jest git. O! Niezły arsenał. Nie co, i te górskie pajace tu się będą cofać teraz, jak dostały takie zaklęcia na pysk. I z głębi czart nie idzie na mnie, tylko tam bardziej defensywnie w stronę górskich klanów widzę. Dobrze, dobrze. Jakieś leczonko i pewnie gdzie się cofą. A to rzgowisz tylko w ogóle. Dostał 75 i 50 i pewnie mu nic nie zabił tam w Uzgowicza, bo oni tam pewnie po 150 HP mają. Marszrutowanko, panie kochany. 31 ruchu masz, kolego. Ty jesteś teraz bardzo dobry do kasowania jakichś Uzgowiczy. Damy mędrca. Mędrzec dostanie strzelca. I będziemy tu używać jakieś drzewa. Jak będzie trzeba walczyć z czymś. Gorzej jak dostanę teraz 50 na pysk i mi tego strzelca po prostu zabije. Znalazłeś mnie. Tobą bym chciał tam. Tam były jeszcze jakieś przydatne zaklęcia, które chciałem ukraść, nie? Teraz tak, czy ja jestem gotowy na smoka? Ona nie przeżyje tego ciosu smoka, nie? Mając taki pancerz, jeżeli on walnie 125. Na czerwonego to na pewno, nie? A w to troszeczkę za wcześnie. Ale tam jakieś... Tam nie dolecę. Trzeba się wstrzymać. To jest coś groźnego pewnie. Nie wiem, co tam jest, ale na razie nie chcę zużywać many, żeby sprawdzać. No w ciebie mogę. Chyba, że się wrócę tutaj gdzieś coś poczyścić u góry. Zobaczymy, co tam jest. Jakieś pająki się pozabijam.
Ach. Bij tutaj. Tuż walnij. Tuż zabij. Jest jakaś ruina, sobie ją zbadamy na pewno. W sumie to właśnie te ruiny powinienem priorytetowo teraz czyścić, bo wiadomo, złoto mogą dać. A i zobaczymy, czy on zginie. Znaczy, czy zwiadowca zginie. Ojej, jako 75 aż musi. Nie tylko zwiadowca, znaczy, no w sumie tylko zwiadowca zginie. No, Rózgowicz przeżyje, bo ma 80 HP. Ale kurczę, szkoda. No cóż. Trudno. Dobra, myślę, że w tym momencie można by odcineczek zakończyć. Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skorum 5. Pozdrawiam i polecam. Na razie.